Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym Wam zaprezentować, pokazać kolejny tytuł For the King. Jest to gra opracowana przez niezależne studio Iron Ache Games, czyli gatunek łączący elementy gry strategicznej, RPG-ów i roguelike'ów. Akcja For the King toczy się w królestwie Forhall, położonym w klasycznym świecie fantasy. Po śmierci władcy kraina pogrążyła się w chaosie. Królowej nie zostało zatem nic innego, jak prosić o pomoc swoich poddanych. Gracz przejmuje kontrolę nad drużyną śmiałków, którzy podejmują próbę stawienia czoła wiszącemu nad całym krajem niebezpieczeństwu. W grze wydarzenia prezentowane są w rzucie izometrycznym. Fundamentem rozgrywki jest eksploracja. Prowadzona przez nas drużyna porusza się w turach po podzielonej na heksy mapie. Warto nadmienić, że krainę można przemierzyć zarówno na piechotę, jak i na pokładzie łodzi. Z uwagi na panującą w królestwie sytuację, na mapie roi się od przeciwników, którzy występują nie tylko na powierzchni, lecz także w niezliczonych podziemiach. Prędzej czy później dochodzi zatem do starcia. Walki rozgrywane są w trybie turowym, a o powodzeniu decyduje umiejętność wykorzystywania zdolności i poszczególnych członków drużyny. Do boju posyłamy wojowników, łuczników, magów. Parametry ich i ekwipunku. Odniesione rany możemy wyleczyć poprzez wykorzystanie zbieranych po drodze ziółek oraz rozbijając obozowisko. Co ciekawe, zarówno sama mapa, jak i czekające na nas przygody oraz wydarzenia są generowane losowo, co oznacza, co znacznie zwiększa wartość wskaźnika replay ability opisywanej produkcji, dzięki temu bowiem każdorazowe rozpoczęcie zabawy wiąże się z odmiennymi doznaniami. For the King oferuje szeroką gamę trybów gry. Bawić się można zarówno w pojedynkę, jak i w towarzystwie innych graczy. Moduł kooperacyjny pozwala na wspólną rozgrywkę w ramach tak zwanego gorącego krzesła oraz przez internet. Omawiany tytuł charakteryzuje się trójwymiarową oprawą graficzną przyzwoitej jakości. Całość utrzymano w kolorowej, kreskówkowej stylistyce. Premiera była 19 kwietnia roku 2018 na PC-ta. Powiem szczerze, to już jest moje trzecie podejście do tematu. Rozpoczynamy nową grę. Wybierzemy sobie tutaj przygodę za króla. Walcz z chaosem w trakcie fabularnej przygody, w której próbujesz rozwikłać tajemnicę morderstwa króla i przywrócić porządek w kraju. Mamy tutaj jeszcze kilka takich różnych przygód do wyboru. Na razie na te... Generalnie rozpoczniemy od pierwszego, nie? Poziom trudności. Wypłata wiedzy, co to jest? Częstotliwość chaosu 8. Pula życia 0. Mamy pula życia 6, czyli generalnie 6 razy nasza jednostka będzie mogła zginąć. Będziemy mogli się odrodzić. Zresztą, no zobaczymy. W trakcie rozgrywki. No i tak, teraz wybieramy sobie klasę postaci. Kowal, łowca, uczony. Mamy do wyboru jeszcze zielarza, trapera. A ten mistral, co to jest? Grajek jeszcze jest, drwal. Także kowal, łowca i uczony. Jeszcze zobaczmy tego minstrela całego, bo mnie to ciekawi. Odbiorowa formalną edukację w zakresie gry na instrumentach i recytacji wielkich ballad. Jej pieśni inspirują towarzyszy dokładania wszelkich wysiłków w walce, a także do rozmyślania nad wspólnymi doświadczeniami. Aba, nie. Nie będziemy tej postaci brać. Weźmy sobie uczonego. Mm.
Tak to mniej więcej wygląda. Owal jest ocenione na siłę, łowca na, tutaj chyba jest czujność, no i uczony na inteligencję chyba. Chwila przed zalewem chaosu, dobry król Bronner został zamordowany. Niegdyś spokojne królestwo Fahrul skaził energią chaosu, a w dzikich ostępach zaroiło się od potworów i bandytów. Pogrążona w żałobie królowa Rosmon wezwała mieszkańców królestwa do poszukiwań mordercy króla oraz źródeł energii chaosu. Opowieść ma swój początek w lesie strażników, w którym podobno dzieje się coś dziwnego. Gdy w jego okolicy zauważono podejrzanych obcych, trójka poszukiwaczy przygód z Arton postanowiła zaangażować się w ratowanie królestwa. Najpierw zniknął czarodziej Vexor, a potem mojego męża zamordowano w pałacu. Wygląda na to, że jesteście ostatnią nadzieją. Znajdźcie Hildebrand w dym drzewny, a powiadomi was o tym, w czym możecie pomóc. Wasza misja się dopiero rozpoczęła. Walczcie z chaosem, w przeciwnym wypadku nasz świat pochłonie chaos. No i jak widzicie, mamy 38, 37, 36 punktów życia. To jest klasa pancerza, czyli odporność na ataki fizyczne. To są punkcik odpowiadający za odporność na ataki magiczne. Tutaj mamy uniki. Tutaj natomiast mamy obrażenia. Aktualny poziom gracza, punkty doświadczenia, niebieski pasek, punkty zdrowia, no i sloty. Generalnie trzeba dużo walczyć, zbierać doświadczenie, zbierać graty, fanty. Jak dobrze pójdzie, to gość nas nie zaatakuje. 6. 83% mamy szansę, że... To są nasze pule życia. Dobra. Generalnie poruszamy się trzema postaciami na przemian. Ale jak chcemy kogoś zaatakować trzema jednostkami, to musimy być dosyć blisko tej wrogiej jednostki. O, tu kobietą gramy, nie zauważyłem. Ale to mi nie przeszkadza. Widzicie, tutaj jest... informują nas pola, gdzie musimy stać, żeby walczyć z trzema postaciami. Maksymalne zdrowie, regeneracja zdrowia. O. Bierzemy. Mamy 47 punktów życia. I 2 punkty życia regenerujemy co turę. Ja już sobie mogę tutaj podejść. Będziemy mieli bliżej miasta. I 3 jednostki biorą udział w walce. No i to ma jeden punkt odporności na obrażenia od magii. Tak jak my tutaj mamy te fioletowe, nie? ...25 punktów doświadczenia zdobędziemy poziom... O kurde! Ale jaja! Ale to się nam, ta broń może się nam roztrzaskać. Więc generalnie łuku nie będziemy sprzedawać. Bo tutaj mamy informację, że broń jest zniszczalna. W przypadku krytycznej porażki broń się zniszczy. Także łuk na razie zostaje, bo ta broń może nam przepaść. Mamy punkty skupienia. Później coś o tych punktach powiem. Teraz idziemy do dym drzewny. Nowe twarze po naszej stronie to zawsze dobra wiadomość. Nazywam się Hildebrand.
Jestem agentem królowej koordynującym działania w Las Strażników. Ostatnio się pogorszyło znacznie. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na podejrzaną grupę, która zabunkrowała się w migoczące kopalnie. Wkrótce wymyślę, jak was tam dostarczyć, a teraz słuchajcie, moi informatorzy donoszą o dziwnym ustrojstwie. Należałoby je zbadać. Banda złośliwców w śmiesznych szatkach rozpanoszyła się tutaj na dobre. Gotujmy się do bitki. Czekajcie, bo tu mam jakiegoś łebka. Aha! Mamy usługi, możemy się leczyć, możemy sobie użyć medytacji. Błogosławieństwo, zdobycie błogosławieństwa usunie wszystkie klątwy. No i możemy oczywiście kupować, sprzedawać graty. Także na razie jesteśmy biedni, że tak powiem. No i misję sobie jakąś możemy oczywiście. Przedmiot jest zniszczalny, więc nie opłaca się tego pozyskiwać. Ale misję na złoto sobie weźmiemy. Generalnie musimy się wrócić. Ale może liderkę chaosu zaatakujemy w pierwszej kolejności. Sobie już tutaj podejdę bliżej. Maksymalne skupienie plus 1. Utrać całe skupienie. Utrać całe skupienie. Walcz. No cóż, bywa. Bywa niestety. To sobie kupię jeden. Fajkę z brązu musimy sobie kupić. Bo w tej chwili leczy nam 15 punktów. Generalnie fajka zwiększa nam właściwości ziółek. Tutaj mamy informację. Boże brud daje nam 30, panok zatrucie minus 2, złoty korzeń daje nam 4 punkty skupienia, tańcząca pokrzywa 4 punkty ruchu, przyprawa uczonego 12 punktów doświadczenia i tak dalej. Mamy kolejną misję. Włócznia 12, a my mamy tutaj. O! To myślę, że warto chyba to z tego skorzystać. Albo obniżymy sobie poziom chaosu. O, kutarzem trafił. O kurde. Tu mamy informację. O kurde, 12 sztuk złota. 3 talent. Pokrzywka. No to jest za ten 3 talent. Talent daje odzwierciedla naturalne uzdolnienie postaci. Wpływa na biegłość w posługiwaniu się instrumentami. Pomaga na statkach i podczas rozbrajania pułapek. Nie mamy nic innego. Więc na razie zakładamy to. Mamy trzech przeciwników, które musimy pokonać. W zasadzie na razie nic innego tu nie wymyślimy. Skórzany hełm za 11, to można kupić. Pancerz i odporność. Nam wzrośnie. Mamy też informację pod bronią, z jaką umiejętnością się dana broń eskaluje. Także to jest ważne. Kowal ma tutaj jest nastawione na siłę. Natomiast łowca
na czujność, a mag czy uczony oczywiście inteligencja. A że kuźwa trafił. Walczymy z akolitką. O kurde, będzie ciężko. Ładny atak obszarowy. Szkoda, tylko jeden padł. Dobra, dostali po dupie. 5 punktów doświadczenia. O kurde, jaki miecz. Stary, krótki miecz. 12 obrażeń. Mamy 5 plus szybkość i szansa na trafienie krytyczne. Pancerz, siła, czujność. Pancerz, siła. Chaos stracił wpływy, mamy szansę. Chaos minus 1. Teraz sobie weźmiemy, założymy. Hełm. Dobra. A to pójdzie do sprzedaż. Mamy stary, krótki miecz. Całkiem fajny. Dlaczego nie mogę wejść do miasta? Aha, bo jestem tutaj, przepraszam. Nawet nie mamy co sprzedać. Kurde, niedźwiedź bojowy, 22 punkty życia ma. Kto będzie pierwszy atakował ten? Patrzcie, dwa razy to takie same obrażenia. Gdzie będzie 5? Trzynaście mu nie zadam niestety obrażeń. A szkoda. Także całkiem nieźle tutaj wypadło z kasiorą. Wiecie co, ja sobie kupię bajkę. To. Ten masz 3 to. To nie, to zostawmy. Ale złoty korzeń się może przydać. Pójdziemy teraz na tego. A się na przeciwniku namnożyło teraz na mapie. Wieżoluć wojownik.
super. No myślę, że gierka nie jest fajna. O, proszę. 3 unikanie, 1 pancerz. Zobaczmy to, bo tu jest chyba broń. Aha, 1 pancerz tu mamy, dobra. A tu mamy unikanie. Procent szansy na całkowite uniknięcie każdego ataku. Na razie odwrót. I jeszcze jednostkę musimy kupić. Fajkę z brązu. Boże brud. Kurde, fajne przedmioty, nie mamy na razie za bardzo kasy. Liderka osu, więcej was matka nie miała, lepiej będzie jak do nas dołączycie. Taki mini boss. 5 obrażeń rozpryskowych. Ale go się chybił. Zapalono. Ale mam pecha, cholera. Gra trochę jest takim Darkest Dungeonem. Nie zawsze mamy szczęście. Ta księga jest. Rzadki manuskrypt opisujący historię Fahrul. Można go użyć do odkrywania sekretów. Oj, maczuga na siłę. Do sprzedania. Niewrażliwość na zamrożenie. Niewrażliwość na ogłuszenie oszołomienia mamy. Dzięki za pomoc z tymi zakapturzonymi dziwakami. Obawiam się, że jeszcze o nich usłyszymy. A stracił wpływy, mamy szansę, dobra. A co ci punkt skupienia? Pierdziele, chory śmierć. To duże ryzyko. Ale atak piękny. Wyssano jeden punkt skupienia, ale ham. Dobra, mamy chyba zwycięstwo. Minus 2 inteligencja, odporność, pancerz i odporność. Dajmy temu. O nie, ten już ma. Ej, to do dupy. Wiadro czarnoksiężnika. No to temu tego nie dam. Dobra, to na sprzedaż pójdzie. Nasze zadanie jest rozwiąż urządzenie kultu w lokalizacji Las Strażników. To chodzi o to. Cudeńko.
Kurde, nie stać mnie na takie cuda. Ale to sobie kupię. Nie mamy żadnych zadań. Możemy iść dalej. Tylko 6 punktów doświadczenia zdobyłem za to, bez sensu. O, mamy to. Torba z chrustem, to jest bardzo drogi przedmiot. Możemy rozbijać obóz i się leczyć. I medytować. Będziemy zaatakować tego kruka, czy tego wilka? Wilka. Jeden na jeden. W sumie to jeden na jeden się ciężko walczy. Dobra, 3 na 1, to mam dawusego. Złoty korzeń odzyskuje nam skupienie oczywiście. O, pełne skupienie i doświadczenie 12 punktów. Trzeba to zebrać. A, mam już pierwszy poziom, nie zauważyłem. Na twojej drodze stoi ciemna jaskinia mini. Podziemia są krótkie, ale nie można z nich uciec. Opuścisz je dopiero po pozbyciu się wszystkich adwersarzy. Co to jest? A to jest na siłę skalowanie, to nie. Weźmy tutaj wojownika do tego. W takim razie... mamy większą szansę. Mora minus 1, chaos minus mora minus 1. Ponia robota, teraz dwa razy się zastanowią, zanim zostawią swoje śmieci w moim lesie. Może jest w tobie coś wyjątkowego? Udało ci się otworzyć migoczące kopalnie. Udajcie się tam, gdy uznacie, że jesteście gotowi. My jeszcze, moi drodzy, pozwólcie, jeśli macie chwilę, podczas ostatniej podróży służbowej, zapomniałem pewnego przedmiotu, zdobędźcie go i przynieście z powrotem. Znajdź i rozwiąż świeży grób, lokalizacja Las Strażników. Ciemna jaskinia. Zużyta łopata wygasa za następującą liczbę rund. 20. Las Strażników. Jesteśmy tutaj, mamy lokalizację Las Strażników. A my sobie pójdziemy na twojej drodze stoi świeży grób. Chodzimy do jaskini. O cholera. Kradzieje kradną kasę.
Miałem 3, mamy 0. 4. Trzeba odzyskać kasiorę. Unik, ale miałbym 0. Bardzo fajna gra, ale później jest mega ciężko. Ale z tego, co mogę wam powiedzieć, to trzeba zwracać uwagę tutaj na te parametry, pancerz, odporność. I mamy tutaj więcej, tym przeciwnik zadaje nam mniejsze obrażenia. O! Pancerz, odporność, odporność, unikanie, czujność. Stałe 2 do unikania. Użyj. Okej. Okay. Pokrzywa. Całkiem fajny łup. A Mac sobie weźmie... Helmik. Dobra. Jestem gotowy na drugą rundę. O, mamy tutaj już... skrzyneczkę. Ziółka. Trawa pustelnika. Co ona daje? 25 unikania. Fajne, przyda się. Jakąś trudniejszą walkę. Ja to mam szczęście, kurde, jeden punkt życia mu został. No i tak. Kurde, no bez jaj. Ale unik nam wpadł, super. Czasami, kurde, niewiele brakuje, żeby przeciwnika ściągnąć i tym samym pozbawić go ataku. Szybkość, pancerz, siła. Opłaca się tu eksplorować te podziemia, dlatego że mamy doświadczenie i graty. No, odporność, obrażenia od magii, maksymalne skupienie. Mroczny festyn, co to jest? O kurde, pancerz, odporność. 5 unikanie, 5 czujność. Fajne, widzicie? Fajne rzeczy wypadły dosyć.
Pancerz, siła. Dajmy mu to, niech ma. Zresztą to nie. O nie, o nie. Unikanie. Co tu mamy? Walczymy z tymi krukami. O nie, to wrony są. Ale nam to słabo idzie. O, jak świetnie. Boże brud. Gdzie walczę jeden? Jako sam. Zresztą muszę poczekać na resztę ekipy. Zużyta łopata przed tą misją. Widać ślady zużycia i świeżej ziemi. Ta łopata najlepsze dni ma już za sobą. Misja wykonana. Proszę, mam nadzieję, że ten drobiazg wynagrodzi wasze kłopoty. O kurde, super. Przyda się na pewno. Typowy RPG po prostu, ale naprawdę fajna gra jest. Dobra, jednego typa od razu nie ma. Nic mi to nie da. Zapach, co to było? Duży przeciwnik czasami też chybia. O kurde, na siłę, ale to jest broń, która już może się roztrzaskać, tym bardziej, że obrażenia mamy. Dobra. O kurde, jaka ta. Pancerz, odporność, maksymalne skupienie, inteligencja. 3-7, dobra. Troszkę doświadczenia, troszkę złota. Pozbądź się migoczące kopalnie w Las Strażniku. Tą misję chyba sobie raczej już w następnym odcinku wykonamy. Zobaczymy ten pytanik jeszcze. Czekamy na wojownika. O kurde, ażem trafił. To się pojawili, kurde, w niestosownej chwili. Krytyk, ale ładnie. Zawsze coś, nie? Masz drugi poziom.
maksymalnym zdrowiem minus 2. Nierażliwość na truciznę i klątwy. Weźmy to, użyjmy. Te dwa punkty to jeszcze nie jest jakaś tragedia. A, bo to nam mus na ten jest. Skalowanie na ten. Inteligencję. Śmierć? Nic. Szkoda. Kuźwa trafił. Raz na cztery. Trzeba farmić. Trzeba farmić teraz złoto i doświadczenie. My teraz magię tutaj sprawdzimy to. Mamy większą szansę. No, 12 punktów doświadczenia, zawsze coś. Za 2 punkty skupienia to nie tak źle. Mak. A mak ma broń jednoręczną. Nie, dwuręczną. Mamy księgę uczonego za tylko 6 obrażeń. To mamy kostur. Za 9. Kosztuje 20. Chyba sobie go kupię. Dobra, 11 obrażeń ataku. A to sobie sprzedamy. Za 3. Oj, to fajne jest. Tańcząca pokrzywa. Za piątkę to jeszcze mogę dać. Podróżnika powszechny. Żona kamizelka powszechny. Dobra. Pancerz, jedną odporność, kupmy to i załóż. 5-5, dobra. I zaatakujemy sobie jeszcze tego jednego łebka tu. I
wiele tutaj jakiegoś dobrego lutu nie otrzymamy, ale dobre 5, dobre 3 punkty doświadczenia i 5 sztuk złota. O, a ten przedmiot już na pewno jest wiele warty. Całkiem dobry deal. Za szybką walkę. Trzeba całą mapę zwiedzać i szukać różnych fajnych przedmiotów. Kapliczek. Kurde, chaos nas atakuje. Kurde, to chyba był zły pomysł. Jedenaście. Ale pech. O kurde, jeszcze poziom nam wpadł. Pancerz i szybkość. Szybkość jak najbardziej. O, zniknął przeciwnik. Moglibyśmy tędy iść, ale możemy też tędy. Tędy chyba będzie szybciej. A tu mamy jeszcze zatrucie. Udało ci się znaleźć starożytny kamień. Dom Deimos. Pokonaj zmorę, zanim się przebudzi na osi czasu, albo przygotuj się na stawienie czoła jej efektom. O, to jeszcze musimy generalnie w tym odcinku wykonać. Walcz ze zmorą. Mam dobrą pamięć, ale nie pamiętam naszego wcześniejszego spotkania. Nieważne, chaos rozerwie was na kawałeczki. O kuźwa, 41 punktów życia goś ma. To mnie może niewiele, ale... Tylko 7. Osiem. 14. Raz nas atakuje niestety. Starożytny kamieniołom zapieczętowano. Zwycięstwo. 4 pancerz, 15. Maksymalne zdrowie, niewrażliwość na ogłuszenie, oparzenie i zamrożenie. O cholera. Dokładne osiągnięcie między młotem a kowadłem. To by się bardziej temu przydało. Mało punktów zdrowia. A damy temu 72 punkty życia. Fajnie, fajnie. Moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Napiszcie w komentarzach, jaka jest opinia na temat tego
Tej gry oczywiście. Może ktoś z was grał, może coś mi podpowie, jakieś sugestie. O kurde, tego nie wiedziałem. Punkt skupienia 3 na 4, regeneracja zdrowia 2.01. Poziom gracza, poziom doświadczenia, poziom mnożnik punktu doświadczenia. Poziom fajki. Fajne, wszystko mamy to opisane. No i co, będziemy eksplorować migoczące kopalnie. Bo takie jest zadanie tutaj główne nasze. Także nie przedłużam. Mamy prawie wszystkimi postaciami poziom drugi. Gracz drugi jeszcze jest na pierwszym. Gra się przyjemnie na razie, jest dosyć łatwo. Ale później gra się rozkręca, zrobi się mega ciężko. Generalnie trzeba pilnować, żeby właśnie chaos nas tutaj nie pokonał. Czyli na przykład tam jest taki negatywny efekt, który powoduje, że na mapie pojawiają się mini wulkany, które z kolei wyrzucają lawę i nie możemy chodzić po heksach, albo na przykład pojawia się jakaś chmura, która nam zasłania pół mapy i nic nie widzimy, albo jest jeszcze taki, taka klątwa, która losowo nam tutaj zaniża punkty akcji. Także na przykład nie atakujemy za 3, tylko za 2. Przez co zadajemy mniejsze obrażenia, także jest tutaj dużo takich różnych utrudnień. Ale jak myślicie, jak myślę, zostaniecie ze mną, to zobaczycie. Może te rzeczy, o których wspominałem, się pojawią. Ale będziemy mogli je oczywiście niwelować poprzez pokonanie bossa. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.